Nie, czysty. Wygląda bardzo dobrze. No, stadion taki fajny też. Nie, jakby wiesz, coś się działo, coś podziałowali, to mogą dostarczyć. Witam serdecznie ze stadionu Ludowica, gdzie niestety frekwencja dzisiaj nie dopisała. Skupmy się tak na tym, co dla nas jest zdecydowanie bardziej istotne, a więc na składzie warszawskiej Legii. I w bramce Radek Majecki, a więc jego debiut. Arbiter Tomasz Musiał już gotów, tutaj taka cisza zaległa na stadionie, wszyscy oczekują w skupieniu na pierwszy gwizdek arbitra tego spotkania. A już rozpoczęli! Martisz na nożu, Martisz, pole karny, Martisz strzała, ale znakomicie broni, Patryczek Klak, no fantastycznie po tej pali do Legionistki. Czekamy na gwizdeczek, czekamy na gwizdek. Tej teorii, że Legia Warszawa to jest zespół grający dwie różne połówki, no to ta pierwsza raczej, powiedzmy sobie szczerze, fajerwerków tutaj wzbudzić nie mogła, a więc wszyscy liczymy na to, że druga część tego spotkania będzie wyglądać zdecydowanie lepiej. Ciągle fałszuje, ręce mam z boku, chłop się napiera na mnie. Ja wiem, co z tego, że ja się wyżej wyskakuję od niego, to nie moja wina. Nie twoja, to niżej skakuje. No niżej skakuje. I już rozpoczynamy od środka. To zamknie, jest szokowany po raz ponad poprzeczką, ale czy to była najlepsza sytuacja w Piastach Gliwice w tym meczu? Wstawnie do Szymańskiego, Sebastian Szymański, oszukał Czerwińskiego, Szymański, włożona piłka do Kote Kante, pędzi Kante, jest tam samo trójkąt, Kote Kante, Kante strzał, broni plak, to była najlepsza okazja Legii Warszawa, brawa dla Sebastiana Szymańskiego, świetnie oszukał Kubę Czerwińskiego. Kuba Dija, dośrodkowanie w pole karne i Majecki broni na bitkę, popa na po raz na pustej kropki, nie trafia! Minut już zawodnicy obu zespołów na boiskach wykorzystali, to piłkarze i Piasta, i Legii Warszawa na to, by troszkę jeszcze wzmocnić swoje mięśnie. Masażyści mieli pełne ręce roboty, chcąc przygotować swoich podopiecznych do jak najbardziej efektywnego występu w tej dogrywce. No i cóż, czego ja bym sobie Państwu życzył? Tego, żeby ten mecz rozstrzygnął się w dogrywce. No bo pamiętajmy, że rzuty karne to jest absolutnie loteria. W tym momencie wybrzmiał gwizdek, rozpoczynamy 91. minutę meczu, czynienie boiska Aleksandry Jagiełło, dogranie w pole karne, któż to zamknie, Artur Jędrzejczyk głową daleko do Pawła Stolarskiego, Stolarski był faulowany, co oczywiście nikomu tutaj na trybunach się nie podoba. Kopaczyk gdzieś tam podcinany był, jest karny, karny dla warszawskiej Legii, wychodził z bramki Plak. Jeszcze widzę, że będzie jakaś wideoweryfikacja, bo tutaj Tomasz Musiał, zanim zaprosi Michała Karczyka do egzekwowania tego stałego fragmentu gry, no to jeszcze narada się ze swoimi wideoasystentami, jaka będzie decyzja. Podbiegają do Tomasza Musiała piłkarze obydwu zespołów, zagrzało się teraz przy ławkach rezerwowych. Czy będzie jedna skapa? Patrzyłem na reakcję Kafu, który wdał się w decyzję i nie ma rzutu karnego. Biega tam Denis Gojko. Gojko, pole karne, Gojko i nie ma bramki i odbija to jeszcze jakoś nasza defensywa. Strzał zablokowany, jeszcze piłkarze Piasty wbijają, ale nie wbijają tego dokładnie. Kłaczyk strzał, ale niecelne uderzenie Michała Kłaczyka. Faulowany jednak nie, jednak Kłaczyk przyjmuje futbolówkę i tak, mamy akcję pod polem karnym. Carlitos spełnia pole karne, Carlitos faul przed polem karnym, 100%. Carlitos strzał na bramkę, Carlitos, poprzeczka i dobitka, tam reklamują zawodnicy Legii Warszawa, że była bramka, pokazują, że piłka przekroczyła linię bramkową, jaka będzie decyzja, czy będzie rzucał, czy nie, czy będzie jeszcze wideoweryfikacja, zaraz to sprawdzimy, Carlitos sięgnął poprzeczkę, piłka odbiła się od murawa, ale czy wpadła do siatki, czy też nie, no, o tym się przekonamy,
Tomasz Musiał sprawdza. Nie było bramki, zdaniem arbitra. I w tym momencie arbiter zakończył pierwszą część dogrywki. Druga część dogrywki. Tomasz Odojce, tu legarny Miodłowiec, strzał ze stansu, mocno, mocno, ale niecelnie. To Carlitos, Carlitos, nie końcowa, Carlitos ściga się z Walencją, Carlitos dogranie w pole karne, strzał, kantach nad poprzeczką. Teraz Pędzgliwice, bo to Carlitos wpada w pole karne, Carlitos i gol! I wreszcie gol! I zabrali mu bramkę z rzutu wolnego, ale nie zabrali mu bramki sam na sam. Kapitalnie domagał Jantolić, obsłużył go świetnym podaniem, a Carlitos wyszedł sam na sam. Przerzucił piłkę ponad Franciszkę Plakę, no i wreszcie Legia Warszawa uzyskuje gola. Brawo, brawo, brawo! Patryk Dziczek z narożnika boiska, strzał zablokowany, jeszcze nie koniec, wychodzi Majecki, gdzie jest piłka, strzał i gol! Gol dla Piasta Gliwice, gol dla Piasta, ale się nieprawdopodobna sytuacja, nieprawdopodobnie się to wszystko potoczyło. Koniec tego meczu, a więc będziemy mieli, proszę Państwa, rzuty karne, będziemy mieli wojnę nerwów. Za chwileczkę będą delegowani strzelcy 11, ale się tutaj wszystko się dla Legii Warszawa komplikuje. Tutaj wszystko naprawdę dla naszego zespołu wygląda coraz tego z nim. On jest niedoświadczony, on jest bardzo młody. Dla takiego chłopaka to na pewno jest wielkie, wielkie wydarzenie. No ale cóż, kiedy zostać bohaterem, jak nie teraz, kiedy pokazać się swój kunszt, jak nie teraz. Wszyscy sobie bardzo mocno tego życzymy. Pojedynku sukces jako pierwszy, któż będzie strzelał chyba Uroż Korun, a więc Piast Gliwicka Majeckiego. Wszyscy bardzo chcemy wiedzieć to, że on jest w stanie zostać bohaterem. Tutaj jest w stanie zostać bohaterem całej warszawskiej Legii. Majecki tańczy na linii bramkowej. Uroż Korun podchodzi do piłki. Gwizdek, Korun czy Majecki? Majecki! No i teraz wszystko w nogach Michała Korczyka, więc już mamy bardzo mocne wejście. Kucharczyk, Kucharczyk, Kucharczyk. Kucharczyk! Gol! Gol, gol, gol! Trafia Michał Korczyk, a więc 1-0 po pierwszej serii. O, Radek Majecki w bramce. Patryk Dziczek na 11 metrze. Majecki czy Dziczek? Majecki rzucił się dobrze. A teraz Cafu, a więc Carlos Diaz. Cafu nabiega na piłkę. Cafu, Cafu! Pewien strzał! Bardzo dobrze zmienił. Prowadzimy 2-1 i już teraz wchodzi do piłki ten, który strzelił bramkę wyrównującą, a więc jest skrzywdzony tym wyrównującym golem. Majecki jeszcze tam podchodzi do niego, stara się, żeby tylko no, zdaniem Państwa Radka Majeckiego, to jest bardzo jego styl, on lubi tak prowokować ludzi z takim zaczepnym chłopakiem. Czy chyba w tym meczu starczy Sokołowski, wybiega Sokołowski, poprzeczka! Nie ma gola, nie ma gola! Majecki nie musiał robić nic, bo Sokołowski trafia poprzeczkę, a więc teraz domaga Jantolić, on jest człowiekiem, który potrafi podawać najbardziej, nawet odpowiedzialnym zadają. Antolić, gol! Gol prościutko w okienko! Trafia do mogo Jantolić, a więc już prowadzimy bardzo, ale to bardzo okazale. Teraz Papadopoulos, czy Majecki? Papadopoulos prosto! Dolny strzał w okienko bramki. A więc teraz Sandro Kulenowicz, a więc niezwykle odpowiedzialna teraz presja na barkach Sandro Kulenowicza. Sandro Kulenowicz, a więc piłka już się ustawiona. Sandro Kulenowicz, gol! I Legia! 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 Melduje się w jednej ósmej! Ależ dramaturgia! Ależ to się wszystko podoczyło! Szaleje ze szczęścia Sandro Kulenowicz! Szaleją ze szczęścia moi synowi! Jak tutaj na wszystko było! Legia wygrywa! Legia jest w jednej ósmej! Oddanie głos do Warszawy!